miejsce stanowić z Lucasem na to. I bez niepotrzebnego, wiadomo, długiego czekania po tym Gothicu 3, który niedawno skończyliśmy, postanowiłem ograć sobie ostatnią taką właściwą część z Gothica, czyli Gothic 3 Zmierzch Bogów, czyli znany pewnie jako samodzielny dodatek do Gothica 3. Nie wymaga on podstawowej oczywiście wersji, ale żeby tak było wszystko spójnie, logicznie, właśnie wybrałem zakończenie Xardasa. Żeby wszystko było spójnie, logicznie i po kolei. A czemu? Wszystko się okaże za chwilę. A zatem nowa gra. Czy chcesz? Tak, chcę rozpocząć nową grę. No, dawno się już nie grało, aż z chęcią rozpoczynam tę serię. No po prostu jest to krótki dodatek, więc on też długo nie zajmie czasu. Więc myślę, że sierpień, kawałek sierpnia to już będzie spokojnie on zakończony i będę mógł przejść do czegoś innego. Na przykład do tego, żeby powrócić do Wiedźmina i zakończyć tą Wiedźmina jedynkę. No, żeby to, co rozpocząłem, zakończyć. Albo Majka ponad przeszłość. Chociaż nie, ja go chyba już zakończyłem. Zresztą teraz to nieważne. Wojna w Myrtanie zakończyła się 2 lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Kraina została podzielona na 4 frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Torus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi Gotą i Faring. Bacznie obserwując Torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak i sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie zmęczeni konfliktem bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trellis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Lee trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni. Będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru bezimienny bohater oraz Xardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań, starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy, o którą tak długo walczyli. Xardas popiera Lee. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko jeśli Torus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność, może zostać obrócony w niwecz, bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy biegli w swej sztuce sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się. I tym oto sposobem pokrótce została przedstawiona nasza droga historia, co to się działo, jak Bezi wyjechał stąd. No, pokrótce to się stało, jak nasz bezimienny stąd wyjechał. O, nasz kufer jak uroczo. No,
Mamy miecz zardzewiały, ale mamy jorkową zgubę. No na początek lepszy to niż nic. Dawaj, będzie więcej zdrowia. No, statystyki nie porażają, jak również i umiejętności. Chociaż tu mamy już walkę mieczem 2, to jest chociaż dobrze. Podstawowe rzeczy, no. To wiadomo, jest od miecza. Kto jest tu pierwszy z tym do pogadania? Ano. Więc wracasz, żeby zobaczyć spowodowane przez siebie zamieszanie. Zmieniłeś się. Nie jestem powodem żadnego zamieszania. Zapuściłeś Dzięki włosy, mnie zyskaliście ale... możliwość zaprowadzenia pokoju w Myrtanie. Ale to twoi przyjaciele sprawiają kłopoty. To nie powód, żeby siedzieć z założonymi rękoma, gdy w naszym kraju przelewana jest krew naszych rodaków. Zdaje się, że bogowie nie byli przyczyną naszych walk. Żyjecie i myślicie wyłącznie o własnych korzyściach, a nikt nie jest gotów przelać odrobinę krwi za realizację wspólnych celów. Ile czasu mi umknęło? Jak długo trwał mój sen? Nasza karawana znalazła cię na drodze do Geldern, w kiepskim stanie i na skraju śmierci. Z pewnością zaatakowali cię orkowie. Gdzie jest moje wyposażenie? Z pewnością znajdziesz je u orków. Na pewno? Orków? Na pewno? Tak, atmosfera jest gęsta. Mój lud obawia się orków. Zaczęli brutalnie atakować nasze karawany. Giną kupcy i towary. A dlaczego atakują? Dlaczego atakują wasze karawany? Trelis i Gota prowadzą wojnę. W Trelis potrzeba więcej amunicji na wojnę, a orkowie nie mają zwyczaju za cokolwiek płacić. Twój lud? Co masz na myśli? Orkowie. Po twym wyjeździe z Myrtany, ja i mój brat zostaliśmy opiekunami Geldern i Sildern. Inok zajmuje się Geldern, a ja Sildern. A dlaczego się nie zemścicie? Dlaczego się nie zemścicie? To nie wchodzi w grę. Mieszkańcy Myrtany widzieli za dużo walk, aby znowu brać w tym udział. Nie można bezczynnie czekać, gdy świat kopie własny grób. Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtany. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości, lecz... Lecz co? To złe czasy. Nikt nikomu nie ufa. Ach, nic nowego. Mało kto komu lubi ufać. No niestety, taki już świat. Co? Dobrze wiesz, ile mojej krwi zostało przelane za ten kraj. Jak możesz wątpić w me intencje? Gorn i Torus powiedzieliby to samo. Tak, a tak już w ogóle to gdzie jest Xardas? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekaw. Jesteś ostatnią osobą, która go widziała. Zdecydował się pójść drogą, którą mnie nie dane było podążyć. Rozumiem. Pozostaje jeszcze kwestia zaufania do ciebie. No to co muszę zrobić, żebyś mi zaufał, kolego? A jaki jest koszt twego zaufania? Przejdź się po wsi i popytaj ludzi, czy możesz im jakoś pomóc. Gdy już coś dla nich zrobisz, poproś, aby napisali ci list polecający. Dobrze, ruszam. Ale czekaj na mój powrót. Tej myśli będę się trzymać. Jeszcze jedno. Jeśli natkniesz się na Borysa, trzymaj się od niego z daleka. Kim jest Borys? Starym przyjacielem. Jest niebezpieczny? Dużo gada, a ty masz niewiele czasu. Gdzie można go zwykle spotkać? Borys strzeże jednej z bram Geldern. W porządku. A więc tak się zaczyna. Wracamy do Myrtany. Trwa najlepsza wojna. A my znowu musimy wszystko naprawiać. Ach. Standardzik. Prosty standardzik. Coś tu jeszcze jest. No co na początku mamy? No niewiele złota. Jakieś tam orkową zgubę. Jakieś tam podstawowe rzeczy, no. Tu ten Anok właśnie jest, może z nią coś ukraść. Może nie zobaczy. Hej ty! Co się tak skradasz? Nie strasz mnie, naprawdę nie strasz mnie, Anogu. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Postarawię, że coś mi nie zaszkodzi, bo mi 20 nawet jej miałem. O, mamy nawet czary. Przywołanie... Trucizna, to się wydaje ciekawe. Pyknie to po trójkę sobie. Jestem zajęty myśleniem. Widzę. Odwróć się, błagam cię. Kurde, usiadłeś. Dobra, później cię obrabujemy jeszcze. Dobra, Kowal, spojrzyj coś ciekawego. Witaj, obywatelu. Pochodzisz z Silden? Nie, przeprowadziłem się tu z Goty. Dlaczego opuściłeś Gotę? Gorn siłą wcielał mieszkańców do armii.
Czy walka za ojczyznę to nie zaszczytna służba? Wojowniku, oszczędź mi swoich wykładów. Nie każdy może być żołnierzem. Pomyśl. Też prawda, też bym się z tym zgodził. A co z armią Gorna? Ta armia cały czas się powiększa. Potępiasz Gorna za to, co robi? Gorna trzeba wtrącić do lochu za rozpętanie tej wojny. Może ma słuszne powody do tych ataków. Co wiesz o Torusie? Cała Myrtana wie, że Torus doprowadził do pokoju między orkami i ludźmi. Ciebie to nie obchodzi. Ufasz orkom? Ufasz orkom? Nie, lecz ufam Torusowi. Tak. Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Zabijesz Gorna? Tylko jeśli będę przekonany, że zrobił coś złego. Dobra. Nie wierzę w ani jedno słowo. Zobaczmy, czy masz coś ciekawego w kuźni. Tak patrzysz się tutaj, masz duży... masz ciekawe rzeczy, ale kurde się patrzysz trochę tak. A chętnie bym zrabował, bo widzę chyba coś ciekawe całkiem topór. Najpierw nie wtrącę. Nie, on musiałby się odwrócić albo odejść. Bo widzę, jaki ładny toporek, na pewno sporo warty. Hej ty! Co się tak skradasz? Właśnie, on mnie tak zobaczy, on musi przejść na kowadło. Hamdy, masz takie rzeczy, no sprzedajmy. Strzały zwykłe zostawię sobie na razie, no nie mam zbyt wiele na sprzedaż, ale mam też szkatułki jeszcze. Chochlę to... No trochę już będzie za szyb. No idź stąd. Odłóż broń. No, odłożyłem. Błagam, idź stąd. Szybko. Dobra, mam to. Znikamy, zanim się zorientuje, że coś mu zginęło. Czy coś tu jest ciekawego? Potrzebuję wytrychu. Nie mam wytrychów, super. Czyli chcę zainwestować. Tu jest napisane coś o alchemii. Alchemą nie pogardzę, wiedzą alchemiczną. Kolejnym imieniem. Hej, ty! Tak? Widzisz, nie jestem stąd. O, jest ich kilka. Nie, nie rozumiesz. Nie szukam jakiejś gospody, Specjalnej gospody? Tej prowadzonej przez nią. Z kogo? O czym ty mówisz? Zdaje się, że nie jesteś stąd. Cóż, nie wiem o czym mówisz, więc zostawię cię. No, a masz coś na sprzedaż ciekawego? Kusze, ale no nawet nie umiemy jeszcze w kuszach. Żołnierski miecz, a taki zdobyłem sobie. Jest lepszy, ale potrzebuje pyknieć trochę więcej siły. Ale to jest warte. No dobra. To potem... trzeba to komuś dobrze opchnąć. Tutaj pusto, więc bierz. Dobra, trochę rzeczy było tutaj. Jedzonko. Zgarniamy wszystko, co się tylko da. Na początku, jak to na początku, wszystko jest potrzebne. Nisin. Jak leci? Jak leci! Wiesz co? Do ostatniego wieczora nie czułem się najlepiej, ale teraz jest już naprawdę dobrze. A co to się stało z tego wieczora? O, a cóż takiego wydarzyło się od ostatniego wieczora? Znalazłem szczęście, przyjacielu. Widzisz, od kiedy skończyło się moje małżeństwo, byłem trochę przybity. Lecz ostatniego wieczora znalazłem tu szczęście. W tym małym miasteczku, w gospodzie. Też wyglądasz na przybitego. Dobrze, muszę już iść. A co masz do sprzedaż? Ty alchemik, widzę, że jesteś. Dobra, będę wiedział, kogo się zaopatrywać, jakieś mikstury i tego typu rzeczy. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Wiecie co, ja sprawdzę, czy teleport do Silden jest w tym samym miejscu, co zawsze był. Powinien być tutaj, w tym kręgu. Jest, mamy więc już teleport tu ogarnięty. Tyle chociaż dobrego. Dobra, pozwiedzajmy się z Silden, zobaczymy, co tu się zmieniło. Bo widzę, że zmieniło się nawet sporo. Szanin, zostaw mnie w spokoju. Anin... Izabel... Już dalej nie mogę. O, dzień dobry. Handlerzyna. Chciałby pan coś kupić? Co wiesz o atakach orków? O nic, proszę pana. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. A, nie dziwię się. Jak wojna, to każdy kupi broń. Żeby, no, bronić się czymś. O, pan też buntownika, no najlepszy tutaj na razie. Tarcza na razie tak średnio, bo nie umiem parowania.
Masz łuk. Dobra, to weźmy sobie. Weź pancerz. Mam topór na sprzedaż. Pierścienie, jeszcze jeden mogę założyć. O, siły, to mi się przyda. Będę mógł ten mieczyk sobie przynajmniej dzierżyć. Dobra, strzały weź. No, na razie te będą wydatki trochę. Jeszcze coś. Tarcza będzie na później. Coś tu jeszcze. Amulet może. Na maksymalną wytrzymałość. A mam coś na sobie? Chyba nie. Dokładaj złoto. I mamy przynajmniej 6 patyków jeszcze na koncie, więc... No właśnie, będzie więcej wytrzymałości, siły, o właśnie, od razu lepiej i zakładaj ten lepszy miecz. No i dobra, trochę się już wzmocniliśmy. Zawsze to już jakiś jest dobry początek. Szukasz pokoju? Jestem właścicielem tej gospody. Widzę. Nie. Widzę, że jesteś smutny. Witaj, przyjacielu. Na twym obliczu widzę smutek. Mogę coś dla ciebie zrobić? Ale co cię trapi? Co cię trapi? Barnabas! Kto to jest? Podły człowiek! A co on zrobił? Co on zrobił? Wynająłem mu pokój w mej gospodzie. Spędził tam 3 dni i wyniósł się nie płacąc mi ani grosza. Z powodu wojny ludzie mniej podróżują, więc interes kiepsko idzie, no i... Jest coś jeszcze? Cóż, on... wiesz... mam żonę. O, co za bydlak. Przykro mi to słyszeć, przyjacielu. Możliwe, że co możesz... Możesz coś dla mnie zrobić? Możesz odzyskać moje pieniądze i zrugać go za to, co zrobił z moją żoną? Mogę odzyskać twoje pieniądze, jeśli w zamian za przysługę napiszesz mi list polecający. Wszyscy czegoś chcą. A tylko zrugać? Jesteś pewien, że mam go tylko zrugać? Na pewno. Możesz to zrobić? Byłoby miło. Nie powiem, ale za tę dodatkową usługę musisz zapłacić złotem. Dobrze. To uczciwa wymiana. Mogę mi jeszcze pogadać. Handlarz, czym ty handlujesz? Też miksturami, jedzonkiem. Potrawka z chrząszczem, to weźmy sobie. Będzie czym się leczyć, w razie czego ten miecz sprzedaj. A strzały, a zostaw sobie. Dołóż. Właśnie, miałem łuk założyć. Siebie, daj go pod 2. No i dobra, jako tako jesteśmy wyposażeni. Ciężka skrzynia, ale was tu jest trochę. Może wpadnę tu w nocy i zrabujemy sobie troszkę. Co? Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Mogę dla ciebie coś zrobić? Mogę coś dla ciebie zrobić? Co? Kto? Och tak, czemu nie? Nie, jestem tylko jednym z mieszkańców Myrtany. Kim jesteś? Jestem niewolnikiem. Nie. Ork? Co robisz? Tworzę... O, tak! Jak ona działa? Jak ona działa? Ten, kto ją wypije, staje się grubszy. Nie, wyższy. A, ten, kto ją wypije, staje się potężny. Naprawdę? Zjadłeś dziś za dużo bagiennego ziela? Bagiennego ziela? Nie, nie potrzebuję go. Ognista pokrzywa? Ognista pokrzywa? Można ją łatwo znaleźć. Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Zrobisz z tego miksturę? To niezdrowe. Och, nie! Umyję wszystkie składniki przed ich użyciem. Dobra, a ile ich potrzebujesz? Dobrze. Ilu pokrzyw potrzebujesz? Około 700. Powaliło cię? Nie, wystarczy 5. No już myślałem, że się przesłyszałem. A co dostanę w zamian? Może zainteresują cię mikstury? Potrzebny mi też list polecający dla Anoga. Tak, oczywiście! Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś... może w Nordmarze. Nie pamiętam. Dobrze, ruszam. Dobrze, ruszam. Nie wierzę w ani jedno słowo. Dziwak trochę, ale... Jak da mi to list polecający, to chyba lepiej zrobić questa. Dobra, jeszcze pozwiedzamy, bo jeszcze nie obcajam całego miejsca. Dobra, tu się może włamie. Jest tu ktoś? Chyba nie. Dobra, bierz nawet jedzonko. Nie. Bierz nawet jedzenie, będzie się czym leczyć. Jasne, że nie.
Jest tu coś chociaż... ale szkoda, nic nie ma. Tylko łóżka. Dobra, będzie gdzie się przespać w razie czego. Śliwy, śliwy mieszczanie. Dzień dobry! Handlarz. Co chciałby pan dziś kupić? Świeża dostawa? Czego? Wszystkiego! Co możesz mi powiedzieć o Anogu? Chcielibyśmy mieć lepszego władcę. Codziennie modlimy się o wspaniałego króla, który wszystko naprawi. No, a czym to handlujesz? Aha, różne rzeczy związane z myślistwem. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Trochę jedzenia wejdzie, no, dowieź sobie parę strzałów. Na razie będę... I tak jest już źle. ...dystans brał z łukiem, no. Się później się nauczymy na kusze. Wątpię, czy masz rację. Staj myśliwy. A, co to? Jakiś okruszek chleba, no. Na pewno bez powodu tu nie leży. Paczka z bronią, zgarnij sobie ją, chociaż nie wiem, czy one są tu potrzebne w tej części. Nie wydaje mi się. Co tu mamy? Za ciężkie. Kurde, metalowy. Ale nie potrafię to. Ja mam złodziejskich zdolności tylko 10. Poziom mam na razie też. Idę 10 i 0 expa. No bo jeszcze nic konkretnego tu nie zrobiłem. Ale bym sobie poszukał areny. O, to jest coś, co mógłbym porobić. Z tobą może? O, ty od areny, świetnie. Postanowiłem zmierzyć się z jednym z twoich mistrzów. Więc dobrze. Oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Gadaj. Najpierw musisz walczyć z Griswoldem. Dobra. Ruszaj, walcz! Gdzie ten Griswold? A, biegnie. O, w takim samym pancerzu co ja, małpiarz. Chodź tu, chłopcze. Blokowanie nie można przełamać. 2000 ekspa za pokonanie go? Spoko. Chyba bierz, co się da. Zabrałem wszystko tutaj. Jeszcze bierz tutaj. Dobra. No w sumie, zmierz bogów to jest krótki latek, więc racja, nie dziwię się, że zrobili więcej ekspa za wiele rzeczy. Metalowy. Za ciężkie. Niestety nawet nie mam haczaru, żeby to otworzyć, co nie? Znów paczka z bronią. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. No, nie mam przepisów na razie. I to możemy pogadać? Na pewno masz jeszcze wiele. Nie zawracaj mi głowy! Ujeju, obrażony jesteśmy, bo przegraliśmy. Trudno, trzeba było mieć lepiej walczyć. Mamy na wytrzymałość. To zjedz sobie kawałek chleba. Oj, okruszek. Dobra, mamy prawie pełne zdrowie. Chyba Obert gdzieś znowu polazł. A, siedzisz, dobra. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Ej, to nie głos Beziego. No ktoś to jest zły głos. O! I ciachaj, odsuwa. O! Fajny unik. Właśnie tak! Szybko teraz. Hej ludzie, walka! Nie ma, łatwo. Masz! Oj, więcej siły, no wreszcie. Brakowało mi tego, większej siły. Tu, aha, tu dostaję po 4. Tu 5%, dawaj. Żółty i wygięty. No, no to banan przecież. Dobra, kto teraz? Daleko zaszedłeś. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Zobaczymy. To ostrze przetnie wszystko. No jakoś mnie nie przecięło. Tutaj. Jesteś. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lepiej zważaj na słowa. Dobra, daj sejwusia i zostaje nam Evert. No, ciężki pancerz buntownika i tarcza jeszcze, ale tarczy nie mamy. Chodź tu! Ej no, przecież chciałem go ciachać. No
Tu lepiej uważać, jak atakujemy. Dwa ciosy i blok. No. I teraz. Dobra, jeszcze jeden dobry cios. Teraz. I poziom kolejny, dziękuję bardzo. O, miksturę liczniczą miałeś. I wytryk, to chodźmy w tą starą skrzynię, gdzie była. Wszystko. Dobra robota. Dobra, gdzie była ta stara skrzynia? Ona była w którejś chałupie. Chyba tutaj byłaś, tak? Możemy? Możemy. Tak, pewnie. No dobra. Nie najgorsze rzeczy. I za pierwszym razem jeszcze poszło. No dobra, pierwszy odcinek już mam ogarniętą tu arenę sobie i poziom 11. Dobra, no nie mamy na razie zbytnio czym się aż tak mocno leczyć. No co mamy, to mamy, cóż zrobić. I co mu powiedzieć? Daj skrzynkę. I gruszkę i będziemy mieli pełne zdrowie. No i już lepiej od razu. Od razu jest lepiej. Gorzej już być nie może. O, witamy Barnabas. Czego chcesz? Jestem zajęty. Anton poprosił mnie o... Anton! Korzystałeś z jednego z jego pokoi, nie płacąc za to i zabawiałeś się z jego żoną. Ach tak! Pamiętam, jakby to było wczoraj. To było wczoraj. Chyba czas, abyś zapłacił za swe czyny, Barnabasie. Nie podoba mi się twój ton. Co Anton obiecał ci za tę przysługę? Złoto i list polecający. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Pomóżmy sobie nawzajem. Pozwolę ci jeszcze użyć tego zaklęcia na Antonie. No a jak nie na tym skorzystam? A jak ja na tym skorzystam? Jeszcze wiele się musisz nauczyć. Jeśli mu zapłacisz, będziesz szczęśliwy i ja będę szczęśliwy, prawda? Jeśli rzucisz na niego zaklęcie, dam ci list polecający. Nie będzie pamiętał, żebym choć patrzył na jego żonę. A ty dostaniesz list, nie wysiliwszy się zbytnio. Cwaniak z ciebie, cwaniak. Ale czy list polecający od ciebie miałby jakąkolwiek wartość? Oczywiście. Nic z tego, ja się nie dam jakiś... wkręcić jakiś... Dość gadania. Układy. Decyzja podjęta. Tacy ludzie jak ty zatruwają Myrtanę. A co, jeśli tego nie uczynię? Pokażę ci. Chodź tu! Wszystko jest możliwe. Słaby z ciebie. Dziękuję za brawa. Naprawdę myślisz, że... Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. No i dobra, trochę zrabowałem stąd. Wstawaj. Nie ma tu nic więcej. No wstawaj. Nie ma tu nic więcej. A, tylko tego nam trzeba. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia, ale mnie boliłem. A teraz, przyjacielu, dasz mi pieniądze, czy mam cię dalej przekonywać? Dobrze, dobrze. Masz. No, to był trochę winny. A ty masz jakiegoś questa? Witaj! Wyglądasz mi na człowieka, który ma jakieś zmartwienie. Zmartwienie, kłopoty i wszystkie inne nieszczęścia. A w czym problem? W czym problem? Chodzi o mojego rywala Taberta. Trochę jaśniej, proszę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Ba, jestem pasterzem od wielu lat. I w czym tu problem? W czym tu problem? W czym tu problem? On mi zabiera moje pieniądze. No cóż, miły panie, wydaje mi się to całkiem uczciwe. Ba, chłopcze, nie praw mi tu kazań o tym, co jest uczciwe, a co nie. Rozumiem. To niesprawiedliwe. A, patriota! No to przysłuż się, Myrtanie. Dobra, mogę pomóc ci. Dzisiejszego dnia pastwiska pokryją się świeżym truchłem. A co możesz sprzedać? Wytrychy, dobra, to jest warta. Lecz i sprzedajmy to, zostawmy na później. Też mam parę rzeczy na sprzedaż. No i dobra, trochę gotówki już jest.
Szkoda, że ty mnie nie widzisz. Dalej. Hej, ty! Co tak się skradasz? Kurde, miałeś mnie nie widzieć. Ale coś ciekawego, na razie nic takiego wartego uwagi. Ale masz nie najgorsze czary, że tak powiem. Chwila. Ale drogie to jest, wciul drogie. Dobra, ja se podaruję. A w tym momencie odcinek myślę, że może już dobiec z końca. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek ze Zmierzchłogów nawet się wam spodobał. I że spokojnie będziecie oglądali kolejne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!